Spółka Chopin Airport Development przedstawiła dziś w Jasionce projekt hotelu, który wybuduje obok miejscowego lotniska i centrum wystawienniczo-kongresowego. Będzie to trzygwiazdkowy obiekt ze 120 pokojami na czterech kondygnacjach. Wszyscy wiedzą, co to jest Holiday Inn czy Holiday Inn Express. I to jest ta wartość dodana, którą mamy nadzieję pozyskać. Wartość dodana dla portu, ale też myślę dla centrum kongresowego, w którym dziś jesteśmy. I dla biznesu, bo myślę, że istotną część klientów tego hotelu to będą klienci biznesowi. Tu też chcę to podkreślić, że mam nadzieję wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm i tutaj bezpośrednio zlokalizowanych w Jasionce i trochę dalej od portu lotniczego, ale również międzynarodowych firm, które korzystają, potrzebują takiego hotelu do codziennej pracy. Do końca roku będziemy składali pozwolenie na budowę, więc będziemy mieli gotowy projekt zakończony. Również nasza spółka powołała inwestora zastępczego, którego też już mamy wyłonionego w konkursie. W przyszłym roku rozpoczynamy w pierwszym kwartale już inwestycje i zgodnie z naszymi ustaleniami, podpisanymi umowami, drugi kwartał 2019 roku będziemy chcieli przyjąć pierwszych gości.